W tym wideo pokażę Wam aż 10 zalet prowadzenia własnego kanału na YouTubie. Jeżeli więc zastanawiasz się nad założeniem własnego kanału na YouTubie lub chcesz dowiedzieć się, jakie profity mogą Cię spotkać, kiedy prowadzisz własny kanał, musisz zobaczyć ten materiał do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Prowadzenie kanału na YouTubie to niesamowita przygoda, ale również ciężka praca. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć Wam o zaletach prowadzenia kanału na YouTubie. Pierwszą zaletą prowadzenia kanału na YouTubie jest zbudowanie społeczności widzów, którzy interesują się naszą osobą i tym, co robimy. Nasi subskrybenci to najczęściej osoby, które posiadają podobne zainteresowania co my sami. Jeżeli więc interesujesz się na przykład tematyką ćwiczeń, Twój kanał skupi wokół siebie osoby zainteresowane sportowym stylem życia. To z kolei sprawi, że możesz poznać sporo wspaniałych osób i zbudować przy tym nowe relacje i znajomości. Drugą zaletą prowadzenia kanału na YouTubie są oczywiście zarobki. Prowadzenie kanału na YouTubie wymaga od nas poświęcenia naszego najcenniejszego aktywa, jakim jest nasz czas. W związku z tym naturalnym jest, że każdy twórca chciałby otrzymać nieco grosza za swój trud, jaki wkłada w prowadzenie kanału i dostarczenie wartościowej treści dla swoich widzów. Form zarabiania na kanale jest naprawdę sporo. Reklamy wyświetlane podczas naszych wideo, wsparcie naszych widzów za pośrednictwem platform takich jak Patronite, sprzedaż własnych produktów w postaci ubrań, kubków czy też e-booków lub kursów online, programy partnerskie lub płatna promocja reklamodawców to tylko kilka ze źródeł, z jakich może czerpać każdy twórca. W związku z tym własny kanał na YouTubie może stać się dla wielu dodatkowym źródłem zarabiania lub nawet pełnoetatowym zajęciem, o ile tylko nasz wewnętrzny urok osobisty i czar przyciągną dostatecznie duże grono widzów. Trzecią zaletą prowadzenia kanału na YouTubie, która czasem staje się wadą, jest sława. Jeżeli uda nam się stworzyć spory kanał na YouTubie, stajemy się w pewien sposób celebrytą. Będziemy rozpoznawani przez ludzi napotkanych na ulicy i proszeni o wspólną fotkę czy też autograf. O ile te ostatnie to miła forma łechtania naszej próżności, o tyle niektórzy z naszych fanów mogą przesadzać z poziomem swojej ekspresji emocji. Oprócz tego sława przyciąga do nas hejterów, którzy nie zostawiają na nas suchej nitki, kiedy to powinie nam się noga, w związku z tym warto wyhodować sobie dość grubą skórę, będąc dużym YouTuberem. Czwartą zaletą prowadzenia kanału na YouTubie jest rozwój naszej osoby. Prowadząc własny kanał, rozwijamy się na wielu płaszczyznach. Poszerzamy naszą zdolność poznawczą, uczymy się montażu, zgłębiamy i analizujemy nasze statystyki w YouTube Studio, odpisujemy na komentarze naszych widzów. Wszystko to wpływa na naszą osobę. Stajemy się bardziej kompetentni i budujemy w sobie wiele cech lidera, jednostki silnej i potrafiącej działać w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Ten podpunkt prowadzi nas do piątego plusu prowadzenia własnego kanału, jakim jest lepsza organizacja czasu pracy. Sam wiem o tym najlepiej. Prowadzenie kanału na YouTubie wymusza na każdym twórcy lepsze zarządzanie każdą minutą naszego dnia. Zwłaszcza gdy, tak jak w moim przypadku, równorzędnie z prowadzeniem kanału zajmuję się swoją pracą zawodową, budowaniem własnych produktów, przez grzeczność nie wspominam o roli męża i ojca trójki wspaniałych dzieci. Pozdrawiam Was dzieciaki, ale jak jeszcze raz wpadniecie na pomysł klejenia kartek do ściany w Waszym pokoju, to możecie zapomnieć o nowych zabawkach. W każdym razie, prowadzenie kanału na YouTubie wymusza na każdym twórcy lepsze zarządzanie własnym czasem. Musimy wiedzieć, kiedy wygospodarować czas na znalezienie pomysłu na wideo, zmontowanie całego filmu, a także kontakt z fanami, czy też klientami, którzy kontaktują się z nami. Wszystko to sprawia, że czas, jaki jest nam dany, wykorzystujemy efektywniej. Szóstym plusem prowadzenia kanału jest podniesienie naszej atrakcyjności na rynku pracy. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale dodanie do naszego CV informacji, że prowadzimy własny kanał na YouTubie, zwiększa nasze szanse na znalezienie wymarzonej pracy. Zastanówcie się na chwilę, ilu pracowników może pochwalić się w swoim CV tym, że prowadzą tematyczny kanał na YouTubie? Jak wspomnieliśmy wcześniej, lepsze zarządzanie czasem i organizacja pracy są również naszymi atutami. Dodatkowo, zamiast pisać w swoich zainteresowaniach muzyka czy granie w gry, możecie napisać tworzenie filmów o tematyce np. gotowania. Wyróżniacie się więc tym samym z tłumu zwykłych ludzi i dajecie sobie szansę na zauważenie. Siódmym plusem prowadzenia kanału na YouTubie jest możliwość poznania niezwykłych osób. Pomimo, że mój kanał nie jest jakiś ogromny, w trakcie jego prowadzenia udało mi się nawiązać kontakty z wieloma osobami, które nie zwróciłyby na mnie uwagi, gdybym nie posiadał własnego kanału.
Współpraca z Traderem 21 czy Maćkiem Wieczorkiem z kanału Ekspert w Bentleyu potwierdza, że własny kanał na YouTubie daje nam ogromne możliwości. 8. plusem prowadzenia kanału na YouTubie jest rozwój naszej osoby. Kiedy zaczynasz swoją przygodę z YouTubem, wkraczasz na nową drogę wiodącą na wyżyny własnych możliwości. Nowe wyzwania odkrywają w tobie nowe pokłady sił, o których nie miałeś wcześniej pojęcia. Patrząc na własny przykład, widzę, jak daleką drogę przeszedłem już do tej pory, a ile jeszcze niesamowitych przygód czeka mnie w przyszłości. Dzięki kanałowi na YouTubie rozwijam swoją osobę. Ostatnie recenzje książek, jakie dodawałem na kanał, są tego najlepszym przykładem. Poznaję nowe, niezwykłe osoby, uczę się od nich, a następnie dzielę się zdobytą wiedzą z moimi widzami. Wszystko to jest ze sobą połączone. Gdybym nie prowadził kanału na YouTubie, nie miałbym takiego wewnętrznego napędu, który mówi mi, że robisz to nie tylko dla samego siebie, ale jeszcze dla innych ludzi. To poczucie daje niesamowitą energię i pozwala przezwyciężać trudne okresy w życiu każdego z nas. 9. plusem prowadzenia własnego kanału jest zdobycie pozycji eksperta w danej dziedzinie. Jeżeli posiadacie określoną wiedzę, którą dzielicie się sukcesywnie ze swoimi widzami od jakiegoś czasu, to w oczach wielu oglądających was osób będziecie uznawani za ekspertów w danej dziedzinie. Co ciekawe, budowanie swojego wizerunku w sieci za pomocą właśnie własnego kanału na YouTubie to znakomity sposób na dotarcie do szerokiego grona osób, które faktycznie mogą być zainteresowane usługami lub produktami, jakie oferujemy. W związku z tym 10. plusem prowadzenia kanału na YouTubie jest dotarcie do nowych klientów i możliwość skalowania naszego biznesu na cały kraj, a nawet świat. Przykładem, który przychodzi mi teraz do głowy, jest kanał Malinowy Nos, który traktuje o robieniu domowego winka, a przy okazji twórca prowadzi sklep, w którym widzowie kanału mogą nabyć różnego rodzaju sprzęt winiarski. Swoją drogą pozdrawiam prowadzącego kanał i dziękuję za wiele cennych rad na temat produkcji domowego winka. Dzięki dzieleniu się wiedzą z innymi, Malinowy Nos rozwija swój biznes, a YouTube staje się doskonałym narzędziem do skalowania i dotarcia do nowych klientów. Podsumowując, plusów prowadzenia własnego kanału na YouTubie jest niesamowicie wiele. Jak widać gołym okiem, własny kanał na YouTubie otwiera przed nami ogromne możliwości rozwoju. Mam nadzieję, że ten materiał zachęcił was do założenia własnego kanału i rozpoczęcia swojej przygody z YouTubem. Przypominam, że już w ten piątek otwieram zapisy na kolejną edycję kursu Zdominuj YouTube'a, w którym to pokazuję, jak od zera zbudować swój kanał, tworzyć wideo, które będą oglądane przez tysiące osób, a także w jaki sposób możecie zacząć zarabiać pieniądze przez internet dzięki własnemu kanałowi. Więcej informacji znajdziecie na stronie zdominujyoutube.pl. Dzięki wielkie za uwagę i widzimy się już w ten piątek o godzinie 18:00.